Cześć, tu Ernest! W ostatnią środę Rocket League stało się darmową grą na szerokości wszystkich platform. Możecie całkowicie za darmo pobrać tą grę na swoją konsolę lub komputer w Epic Games Store. I najlepsze jest to, że za pobranie Rocket League na Epic Games Store otrzymuje się w tym sklepie rabat 40 zł na jakąś inną grę. To nie wszystko. W okolicach niedzielnej północy rozpoczął się event Llama Rama. Gry Fortnite i Rocket League połączyły swoje siły. Do 12 października aktywowano wyzwania, za które można odblokować gratisy do obu gier. W Rocket League mowa to oczywiście o samochodach i dodatkach, a do Fortnite plecaki, emotki, graffiti i nawet pakiet muzyczny, który leci w tle od początku tego filmiku. Wyjaśnię wam, jak te wyzwania wykonać i odebrać darmowe przedmioty. Tutaj mała uwaga, ja jestem początkującym graczem Rocket League i postaram się te wyzwania wyjaśnić tak, aby były jasne nawet dla kogoś, kto nigdy tej gry jeszcze nie otworzył. Na koniec filmiku za to rozjaśnię to, jak połączyć konta, aby móc aktywować nagrody na wszystkich platformach. Najpierw rzućmy okiem na wyzwania Llama Ramy. O, i jeszcze jedno. Ja jestem totalnym botem w Rocket League. No, chciałem to zaznaczyć. Więc tak, te wyzwania trzeba wykonać w grze Rocket League. Nie ma ich w Fortnite. Rocket League trzeba oczywiście pobrać. Z Epic Games Store, albo na PlayStation, albo na Xboxie. Gdzie chcecie. W grze wyzwań z nagrodami do Fortnite jest w sumie 5 i wykonuje się je po kolei. To oznacza, że zanim zabierzecie się za wyzwanie numer 2, najpierw trzeba wykonać te pierwsze i tak dalej, po kolei, do 5 wyzwania. Nie da się ich wykonać wszystkich naraz. A to dlatego, bo na przykład drugie wyzwanie wymaga użycia nagrody z pierwszego wyzwania. W zakładce z wyzwaniami jest jeszcze 5 innych, ale tylko za te wyzwania są nagrody do Fortnite. Reszta to punkty doświadczenia i skrzynki, wyłącznie do Rocket League. Okej, oto pierwsze z wyzwań. Rozegraj mecz online z dowolnej playlisty. To bardzo proste. Wystarczy zagrać meczek w dowolnym trybie. I nie trzeba go wygrywać. Nic dodać, nic ująć. Za wykonanie tego wyzwania w Rocket League otrzymamy antenę Llama Flyer, a w Fortnite spray. Po zagraniu tego meczu wróci do menu. Trzeba tu odebrać nagrodę, wchodząc do menu z wyzwaniami, a następnie do zakładki z wyzwaniami Llama Rama. Od razu po odebraniu nagrody można tą nagrodę zamontować, ale bywa tak, że ekran odbioru nagrody się psuje. W takim przypadku wróćcie do głównego menu i zamontujcie nagrodę w garażu. Pamiętajcie, aby montować nowy gadżet co każde wykonane wyzwanie. Drugie wyzwanie wymaga od nas użycia tego, co właśnie odblokowaliśmy, więc koniecznie zamontujcie tą nagrodę. Inaczej nie wykonacie drugiego wyzwania, które polega na wygraniu jednego meczu online w trybie towarzyskim, korzystając z anteny Llama Flyer. To jest tylko skin, po prostu trzeba go założyć. Przedmioty kosmetyczne w Rocket League, tak samo jak Fortnite, nie dają lepszych hitboxów. W menu trybów trzeba wybrać jeden z typów rozgrywki w zakładce towarzyska. Jest tutaj 3x3, 2x2, 1x1, 4x4, wybór należy do was. Ale jeśli dopiero zaczynacie grę w Rocket League, to polecam tryby drużynowe, w którym zawsze macie jakieś wsparcie i mniejsze szanse na spotkanie z poceńca. Jeśli znacie kogoś, kto jest dobry w Rocket League, to pamiętajcie, że możecie pyknąć razem. Mi akurat udało się na luzie wygrać meczek z Holmem. Za to wezwanie do naszego ekwipunku trafia Top Llama Topper, który od razu zamontujcie na swoją furkę. Do szafki w Fortnite wlecą smugi spadania. To moim zdaniem trzecia najlepsza nagroda w tym evencie. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym dać znać, że w sklepie Fortnite i w sklepie Rocket League możecie wpisać kod twórcy. Mój kod to Ernest i działa w obu grach. A oto kilku z moich wspierających. Dzięki wielkie za wasze wsparcie. Trzecie wyzwanie jest już nieco ciekawsze. Wymaga ono od nas wykonania 5 goli, obron lub asyst z użyciem Llama Topper. Uwaga, lub. Można zdobyć 3 asysty, 1 gola i 1 obronę. Chyba każdy z was wie, co to jest gol. Trzeba bezpośrednio wbić piłkę do bramki przeciwnika. Gol też jest wtedy, gdy przeciwnik strzeli samobuja, a wy jako ostatni dotknęliście piłki. Asysta jest za podanie piłki komuś z drużyny, kto tego gola strzeli. Obrona za to jest za wybicie piłki obok naszej bramki podczas gorącej sytuacji. Tutaj znowu liczą się wasze umiejętności i drużyna. Bądźcie aktywni podczas meczu, starajcie się o piłkę i jakoś to pójdzie. Wykonanie tego wyzwania wynagradza malowaniem Loot Llama Octane, które można i trzeba nałożyć na naszą furkę. Tutaj uwaga, to malowanie jest tylko i wyłącznie do pojazdu o nazwie Octane, więc koniecznie korzystajcie z tej furki. W Fortnite za to otrzymuje się pakiet muzyczny Rocket Groove. To kolejny bardzo fajny gratis. Czwarte wyzwanie znowu podwyższa poprzeczkę. Za zadanie mamy wygrać 5 meczów online z dowolnej playlisty z użyciem naklejki Llama, czyli tego malowania. Koniecznie to malowanie przyklejcie. Nie zapomnijcie o tym, bo inaczej wyzwanie wam się nie zaliczy. Pamiętajcie, że to wyzwanie można wykonać w dowolnej playliście, czyli w dowolnym trybie online z tych oto zakładek.
nie trzeba koniecznie grać trybów klasycznych. Po wygraniu 5 meczów otrzymamy Lama Wheels, czyli lamowe koła do naszego auta, które też od razu zamontujcie. A w Fortnite? Emotikonkę Rocket League. Przechodzimy teraz do 5. finalnego wyzwania, które brzmi następująco. Zdobądź tytuł MVP w dowolnym meczu online z użyciem Lama Wheels. Jak już mówiłem, najpierw zamontujcie Lama Wheels do swojego auta. Teraz w dowolnym meczu trzeba zdobyć tytuł MVP. Na koniec meczu jeden z graczy w zwycięskiej drużynie, który ma najwięcej uzbieranych punktów, otrzymuje tytuł MVP, czyli najlepszego zawodnika. Punkty są pokazane w tabeli. No i to oznacza, że musicie zdobyć w wygranym meczu najwięcej punktów w drużynie. Zdobywa się je na przeróżne sposoby. Wiele mniejszych i większych czynności jest wynagradzanych punktami. Od 10 do 100. Na przykład za gol jest 100 punktów, za wbicie gola uderzeniem w powietrze jest 120, za asystę jest 50, za obronę tak samo. Jeśli czujecie się na siłach, to możecie spróbować wykonać to wyzwanie w trybie 1-1. Tutaj po wygranej zawsze się otrzymuje tytuł MVP. A to dlatego, bo jest się jedynym członkiem drużyny. Odradzam 4-4, z uwagi na to, ile graczy bierze w tym trybie udział. Posłuchajcie tego. Jest opcja zagrać ze znajomym. Gdy macie pewną wygraną i mniej punktów niż wasz znajomy, to ten wasz znajomy może wyjść tuż przed końcem. Wtedy go zastąpi bot, który będzie miał 0 punktów, a wy otrzymacie tytuł MVP. I ja tak na przykład zrobiłem. Znaczy, holem się poświęcił. Przede wszystkim jednak pamiętajcie, aby się dobrze bawić. Nie tryhardować. Ta gra jest trochę wymagająca dla nowych graczy. Miejcie to na uwadze, wskakując na boisko po raz pierwszy. Ja wszystkie wyzwania wykonałem grając duo z Holmem. I nie ukrywam, że miałem z górki. Holm jest ode mnie o wiele lepszy w Rocket League. Tutaj też mała uwaga. Zauważyliśmy, że w meczach po pierwszej w nocy trafiało nam się więcej dobrych przeciwników. Grając gry towarzyskie, dobiera graczy o różnych poziomach umiejętności. Ale zakładam, że jeśli gra się przed północą, to częściej trafia się na nowych i średnich graczy, bo po prostu jest ich więcej. Za wykonanie tych 5 wyzwań na koniec otrzymuje się miniaturę busa bojowego jako pojazd w Rocket League. W Fortnite za to otrzymuje się plecak samochodziku, który mi się bardzo podoba. Ma on nawet dwa style, pomarańczowy i niebieski. Samochodziki i pakiet muzyczny to moje ulubione nagrody. Teraz jak połączyć konta. Aby móc odebrać nagrody Fortnite'owe na różnych platformach i mieć to samo konto na różnych platformach, to trzeba połączyć konta. Uwaga! Jeśli ty grasz tylko na PS4, albo tylko na Xboxie, albo tylko na PC na Epic Game Store, to się tym nie przejmuj. Ale jeśli gracie na konsoli albo macie Rocket League na Steama i chcecie połączyć konto na przykład z Xboxem albo komputerem, to oglądajcie do końca. Najpierw udajcie się na tą oto stronę rocketleague.com/activate. Tutaj trzeba się zalogować, używając konta Epic Games. Jeśli go nie macie, to załóżcie je. Po zalogowaniu się, przeniesie was na stronę łączenia kont. Ponieważ ja chcę połączyć moje konto ze Steama, wybieram tą opcję i loguję się na moje konto Steam. Ale jeśli ty grasz na przykład na PlayStation, to połącz swoje konto z kontem PlayStation. Po połączeniu wszystkich kont, które chcemy podłączyć, trzeba wybrać główne konto. To z tego konta zostaną przeniesione postępy na inne platformy. Ja ustawiłem konto Steam jako główne i od tego momentu na mojej PS4 i na PC będę miał postęp z tego konta dostępny na wszystkich tych platformach. To oznacza, że mogę popykać na PS4, a później kontynuować na PC. Tak jest, ponieważ moje konto Epic Games jest połączone z kontem mojej PS4 i to wszystko razem działa. Jeśli jesteś nowym graczem i dopiero zaczniesz grać, to ustaw dowolne konto jako główne. Postęp na każdym z nich będzie od zera, tak czy siak. Mam nadzieję, że to nie brzmi zbyt skomplikowanie dla kogoś, kto łączy konta po raz pierwszy. Tutaj po prostu się łączy konta. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Za zalogowanie się na konto połączone z kontem Epic Games otrzymuje się 3 darmowe przymioty w Rocket League. Dopalacz Sunray, ślad Hot Rocks i koła Chopper. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!